Powstanie nowe, trzecie już rondo w centrum Ozimka. Zlokalizowane będzie na połączeniu ulicy Wyzwolenia z ulicą Hutniczą. Miejsce bardzo mocno skomunikowane z drogami gminnymi oraz powiatowymi i przebiega tutaj droga wojewódzka. Chcielibyśmy, aby poprawiając tu bezpieczeństwo, przeprojektowywując te skrzyżowania, poprawić funkcjonalność wszystkim mieszkańcom oraz odwiedzającym miasto Ozimek. Ruch jest ogromny w czasie soboty, kiedy mieszkańcy z całej gminy korzystają z tej drogi, robią się tu korki. Inwestycja ta pomoże na pewno wzmocni bezpieczeństwo, będzie płynność przejazdu. Zarząd Dróg Wojewódzkich przeprowadził badania ruchu, z których wynika, że właśnie to miejsce należy do najbardziej kłopotliwych. Mamy już decyzję kierunkową, mamy oszacowany koszt tej inwestycji, to będzie około 5 milionów złotych. No i mamy ZRID, czyli to, co jest bardzo istotne, czyli zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, czyli w zasadzie jesteśmy przygotowani formalnie do tej inwestycji. Za chwilę ogłosimy przetarg, który wyłoni wykonawcę. No i mam nadzieję, że na wiosnę wraz z rozpoczęciem sezonu budowlanego właśnie tutaj w Ozimku pojawi się wykonawca. Naprawdę będzie łatwiej, a na pewno będzie ładniej. Przebudowane zostanie także skrzyżowanie z ulicą Kolejową. Cała inwestycja poprawi komfort i bezpieczeństwo. Będzie to skrzyżowanie skanalizowane, będzie miało całkiem inny wygląd niż dzisiaj. Ten ruch będzie się odbywał inaczej. Ruch w kierunku na Zawadzkie będzie miał wydzielony pas, a ruch w kierunku tutaj właśnie w centrum Ozimka będzie miał swój pas i te pasy będą dużej długości, żeby te auta się zmieściły. Całe zadanie szacowane jest na 5 milionów złotych, choć przetarg dopiero przed nami. Inwestycja ma być realizowana w przyszłym roku.